Witam Państwa, Stanley Panama, czyli Stanisław Kosakowski. Kłania się z Casco Viejo w Panama City w Panamie. No, jestem tu już drugi raz, dzisiaj jest niedziela. Po kościele postanowiłem przyjechać sobie tutaj, spędzić trochę czasu i zabrać Państwa może na dalszą podróż, bo jednak jak nie było, to starówka jest w miarę duża i ciągle rozbudowywana i odbudowywana, także że warto, tak powiem, popatrzeć, jak to wygląda i warto się podzielić widokami z Państwem, z moimi przyjaciółmi w Polsce i za granicą. Także akurat wysiadłem z taksówki, no i idę tu jakieś jak zwykle na starówce, dużo jest restauracji, jakieś staromodne i starodawne szyny, pewnie jeździł tymi tramwaj. Kiedyś to były tramwaje, teraz to już taka bieda w tej Panamie, że nawet na tramwaje ich za bardzo nie stać. Tam jest jakiś lokal Zaza, nie wiem, czy to jest Zaza Gabur, czy Zaza Śmabur. A tutaj, proszę Państwa, to chyba Was wtedy, chyba tutaj Was Państwa nie zabierałem poprzednio. Chyba nie, bo to katedral, to jest katedral, a to jest inny katedral. Oj, a, proszę Państwa, pękajcie narody, tutaj nie byłem, ale z przyjemnością zajdę do środka za chwilę, proszę bardzo. Tu jest piękny katedral, hasta la vista, hasta la śmista. No, proszę bardzo. Proszę bardzo, to macie Państwo i ja okazję zobaczyć coś wyjątkowego w pięknych okolicach urbanistyki, a nie przyrody. Tu przyrody jest tyle, co kot napłakał, a tutaj przyroda, tak powiem, jest zaczepiana w jakichś doniczkach małych. Wszystkie nowe palemki, to jest stare, to się robi się stare, nowe miasto. Po prostu przed chwilą mijałem, może Państwu pokażę później. Te kamieniczki są w tej chwili takie ogrodzone i restaurowane od początku. To jest, tak powiem, przejmują te kamienice od biedoty. Biedotę przeganiają, tak powiem, pałą bez łeb. Biedota usuwa się gdzieś tam dalej, bo to jest naprawdę, to mieszka w okolicach 100-200 metrów, jest taka bieda, że klękajcie narody. A tu są przepiękne kamieniczki, no trochę roślinności, ale ta roślinność, jak Państwo widzą, jest chyba niedawno sezona. W każdym razie to jest odbudowane. Ja tu byłem jakieś 15 lat temu, to było tylko raptem 3 ulice na krzyż, a teraz się okazuje, że jest dużo więcej. Także proszę bardzo, zabiorę Państwa do środka. Po cichu, bo dzisiaj jest niedziela, nie wiem, czy czasem nie trafię na jakąś mszę. Jeśli będzie msza, to będę musiał się rozłączyć. A jeśli nie, to pokażę Państwu wewnątrz. Kościół wewnątrz. No nic, zdejmujemy kapelusz i wchodzimy do środka. Zobaczymy, czy się da, czy można.